A witamy, witamy Państwa serdecznie i buziaczki przesyłamy. 3 dni tu nic nie nagrywałam, proszę Państwa, nic. A tu się tyle dzieje, proszę Państwa, zablokowana jest ulica, Aleje Jerozolimskie w systemie całym tym moherowym. Piec kaflowy i nie ma świadków Jehowy. Dużo różnych gapiów przyjechało zewsząd, bo przecież ludzie mieszkają wszędzie, patrząc się tutaj, co to będzie. Zapraszamy. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. No jesteśmy tutaj blisko, proszę Państwa, w Muzeum Techniki, Dworca Centralnego itp. Zapraszamy serdecznie Państwa do rozkoszy przedpałacowe, proszę Państwa. Tutaj zablokowana jest ulica, proszę Państwa, bo asfalt diabeł wykłada w samym centrum Warszawy. No ale to wiadomo, jaki diabeł, bo tak, prawosławnych ludzi tutaj nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy nie ma, proszę Państwa. Remonty, proszę Państwa. I tutaj też, bo zablokowane jest w ogóle centrum, że to 520 nie jeździło. Co Państwa komentarze mają w naszym radiu? Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Że tylko tramwaj jeździ. Warszawa to tramwaj. I coś zapamiętaj, bo tramwaj rzeczywiście jest, proszę Państwa, najpewniejszym środkiem lokomocji. Pojedzie sobie przez te wykopiska, przez te burdele do samego centrum i już Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, to co 3 dni temu było, 4 dni temu, Państwo słyszeliście, stoi ktoś na Placu Konstytucji, czeka na 520, a tu ani widu, ani słychu, nie ma 520. Okazuje się, że jest tam w sumie jakaś karteczka, jest karteczka informacyjna, ale w kącie, ukryta, schowana i po prostu jak nie czytasz gazet, a przecież ludzie i tak nie czytają gazet w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, to robi się tylko zdjęcia w internecie, w telefonie, w smartfonie człowiek siedzi i nie wiem, ile by to jeszcze innych odmian nie było, proszę Państwa, to zawsze nie będzie to gazeta, czyli że nigdy nie będzie to gazeta. Siedzą na ławkach i bezdomni różni i siedzą i stoją, koczują dookoła Dworca Centralnego. Dlaczego? Dlatego, że chociaż jakąś kanapkę znajdą, jakieś coś znajdą, proszę Państwa, do zjedzenia, jak nie chcą pójść na mszę, pomodlić się. Tutaj kaszlenie odchodzi, proszę Państwa, kaszlenie, bo system moherowy, kaszle, system moherowy, proszę Państwa, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Dlaczego nie ma świadków Jehowy? No dlatego, że tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, nie ma prawosławnych ludzi. Ja tutaj wcale nie mówię, proszę Państwa, że prawosławni ludzie to są jacyś naj, stary tramwaj, stara wiara, stary papież, stare euro, stare, wszystko, proszę Państwa, euro ma tyle tutaj czerwonych punktów, że niedługo to i krew wypiją chyba z ludzi całkowicie, tych pluskiew takich, to są pluskwy, proszę Państwa, które wypijają ludzką krew. No i dobrze na naszych Polaczków, popatrzmy się, Polaczki myślą, że pokonają cały świat, że Ameryka przed nimi, a potem się upije, wiesz, denaturatami się zas są i tu leżą na tych trawach. No to wie, dlatego ta straż, dlatego ta ochrona, proszę Państwa. Taka jest Warszawa, taka jest Warszawa. Także proszę Państwa, szczególnie na ten maj, 1, 2, 3, 4 maja, proszę Państwa, to jest dobry świat dla moheryzmu. Nie wszelkiego. No tu ludzie z Japonii, z Hiszpanii, jako goście patrzą się, co tu się w ogóle dzieje w tej Warszawie.